Panie generale, rozmawiałem dzisiaj z byłym ministrem gospodarki i handlu Ukrainy, z Pawłem Kuchtą, i on powiedział, że dla Ukraińców najważniejszą sprawą jest to, żeby NATO ogłosiło niebo nad Ukrainą strefą bez lotów, strefą zamkniętą dla samolotów i pocisków rosyjskich. Czy to jest w ogóle możliwe z punktu widzenia militarnego, politycznego? Czy ogłoszenie takiej strefy miałoby sens wtedy, kiedy moglibyśmy egzekwować tą regulację? Natomiast gdyby taką strefę wprowadzić, należałoby się wtedy liczyć z sytuacją taką, że samoloty Sojuszu Północnoatlantyckiego, w tym i żołnierze, weszliby w tą militarną interakcję z wojskiem, z armią rosyjską, a tak naprawdę tylko o to chodzi Putinowi, aby została udowodniona jego teza, że to NATO jest sojuszem agresywnym, to NATO zagraża bezpieczeństwu Rosji, no to o czym mówi już od kilku tygodni i uzasadniał wtedy gromadzenie swoich sił wzdłuż granicy rosyjsko-ukraińskiej i na terenie Białorusi. Ale absolutnie zgodzić się trzeba z tym, że dzisiaj największym zagrożeniem dla naszych przyjaciół z Ukrainy jest dominacja lotnictwa rosyjskiego w powietrzu, a jeżeli nie dominacja, to na pewno przewaga, jeżeli chodzi o ilość samolotów czy śmigłowców, którymi dysponuje Rosja. I jeżeli nie możemy zrealizować tego postulatu, ja osobiście uważam, że te stanowisko sekretarza generalnego NATO czy polityków Zachodu, w tym i prezydenta Bidena, jest uzasadnione. Ale powinniśmy szukać jakiejś alternatywy, żeby wesprzeć jednak armię ukraińską. I tutaj myślę, że jest rozwiązanie też to, o którym w przestrzeni publicznej już słyszymy, o możliwości wsparcia Ukrainy środkami przeciwlotniczymi, a nawet lotnictwem. Pamiętajmy o tym, że część krajów postkomunistycznych, które dzisiaj są w Sojuszu Północnoatlantyckim, dysponują sprzętem właśnie takim jeszcze z okresu Związku Radzieckiego i przekazanie tego typu sprzętu nie byłoby problemem adaptacyjnym przez naszych przyjaciół z Ukrainy, natomiast w sposób efektywny mogliby wykorzystać ten sprzęt, a tym samym może i przechylić, że tak powiem, ten dzisiaj niekorzystny bilans, jeżeli chodzi o przestrzeń powietrzną nad Ukrainą. Uważam, że tutaj decyzje powinny być podejmowane. Słyszymy, że dyskutuje się. Dokładnie nie znamy stanowiska na przykład naszego rządu. Zasłaniają się jak zawsze w takich okolicznościach jakąś tajemnicą. A o tym, czy mówił już sekretarz stanu Blinken, czy kongresmeni amerykańscy, gdzie wymieniali konkretnie Polskę, wymieniali typ samolotu, etc. Myślę, że tego typu decyzje powinny być podejmowane w horyzoncie kilkunastu godzin, a nie kolejnych dni, bo kolejne dni to jest gigantyczna masakra, to jest ludobójstwo, które w tej chwili uprawia Putin, uprawia Rosja na narodzie ukraińskim. I nie możemy patrzeć na powyższe w sposób taki bezkrytyczny, refleksyjny i czekać, co się wydarzy dalej. Tu potrzebne są działania. No, niektórzy mówią, że słowo ludobójstwo jest na wyrost, ale ja obawiam się, że nie, bo Rosjanie już dokonywali aktów ludobójczych, próbując, no, jeśli nie wymordować, to zdziesiątkować naród ukraiński podczas tak zwanego Hołodomoru, podczas w dużej mierze sztucznie wytworzonego głodu w Ukrainie w latach 20., kiedy to Moskwa zafundowała Ukrainie przymusową kolektywizację. I spotykam się z takimi opiniami, i to od osób zupełnie rozsądnych i mających jakby dobre informacje, spotykam się z takimi obawami, że Putin, jeśli nie zdoła szybko zająć całej Ukrainy, to spróbuje zająć Ukrainę wschodnią, a na zachodnią może zrzucić jeden czy dwa taktyczne ładunki jądrowe. Niektórzy się obawiają, że może zrzucić taki ładunek na Lwów, żeby też skazić okolice i utrudnić Ukraińcom ucieczkę na zachód. Jeden z moich rozmówców obawiał się nawet, że Putin mógłby zrzucić taki ładunek na Rzeszów, żeby dokonać jakby małego ataku na NATO, bardzo okrutnego, bezwzględnego, zbrodniczego, ale jednak na tyle peryferyjnego, żeby liczyć na to, żeby wciąż mieć nadzieję, że NATO nie odpowie mu wielką bombą w Moskwie. 24 skończyło się chyba wszystko to, co pragmatyczne. Ja należałem też do tych osób, które powątpiewały, czy Putin zdecyduje się na taką pełnoskalową operację militarną, jaką w tej chwili prowadzi, bo wszystko to wskazuje, jest niestety na niekorzyść. Te sankcje, które są dzisiaj wymierzone w otoczenie Putina, w gospodarkę rosyjską, mają być następne. Teraz ta kampania, która przebiega, tak naprawdę chyba nie pomyśli planistów, mówię w tej chwili o działaniach wojsk rosyjskich, potwierdza to, że nie było racjonalnym wykonanie tego uderzenia pod względem oczywiście i wojskowym, i gospodarczym, i politycznym, ale stało się inaczej. Natomiast, panie redaktorze, ten kolejny krok dotyczący wykorzystania czy użycia broni jądrowej jest w pewien sposób tak trudny do zaakceptowania znowu przez ludzi racjonalnie myślących. Ostatnio słuchałem wypowiedzi szefa kolegium połączonych szefów sztabów generała Milleya, który zapewniał, że jest pełny monitoring arsenału nuklearnego Rosji i wiemy, co się z nim dzieje. Pokładam przeświadczenie, że Amerykanie wiedzą, co komunikują i że faktycznie tak jest. Z drugiej strony proszę zauważyć, że w Rosji nie tylko społeczeństwo zaczyna już reagować negatywnie na te wszystkie zdarzenia. Obserwujemy wystąpienia w różnych miastach Rosji, ale wypowiedzi dotychczas lojalnych oligarchów są, delikatnie mówiąc, wątpiące, czy jest dobrym rozwiązaniem prowadzenie tej operacji militarnej na terenie Ukrainy. W ślad za tym myślę, że czy to Gerasimow, czy Szojgu, którzy są w jakiś sposób pretorianami Putina, to jeszcze pamiętajmy, że arsenał nuklearny jest rozmieszczony w poszczególnych rodzajach sił zbrojnych, w marynarce wojennej, w siłach powietrznych czy w wojskach lądowych. I to nie jest tak, że ten umowny czerwony guzik naciśnie osobiście Putin, bo są te systemy zabezpieczenia i aktywowania tego typu uzbrojenia. I rozsądek na pewnym etapie tam powinien się znaleźć, bo ja się nie zgodzę z taką tezą, że nawet użycie takiej broni o charakterze taktycznej, nuklearnej, która by uderzyła na przykład w jedno z państw natowskich, nie byłoby to otworzeniem, krótko mówiąc, rozdziału pod tytułem Kolejna wojna światowa. Tutaj już nikt nie miałby wątpliwości, że należy odpowiedzieć w sposób stanowczy i zdecydowany. Dzisiaj są potrzebne takie kroki w stosunku do Putina, nawet o tych dostawach sprzętu, o których mówiłem wcześniej, bo musimy pamiętać, że jeżeli Putin doprowadzi do sytuacji takiej, że w pewnym momencie jednak zgodzi się na negocjacje, mając na przykład zajętą wschodnią Ukrainę, chociaż też pamiętajmy o tym, że to zajęcie Ukrainy będzie takie iluzoryczne, bo te wojska będą na terenie na przykład już Zaporoża, może połączą się z kierunku północnego i południowego, ale proszę zwrócić uwagę, jak się zachowuje społeczeństwo Ukrainy w poszczególnych miejscowościach. Herson chyba jest takim przykładem, gdzie Rosjanie ogłosili, że już opanowali tą miejscowość, a na drugi dzień ludzie wyszli na główny dziedziniec i demonstrowali jednak przywiązanie do Ukrainy, potwierdzali to, że są Ukraińcami i dalej będą o Ukrainę wolną walczyć. Także te czerwone płaszczyzny, które na mapach są pokazywane, to nie jest strefa już zupełnej dominacji Rosjan, bo tam są dalej jeszcze obywatele, społeczeństwo Ukrainy, które nie godzi się na tą, nawet taką chwilową okupację. Także tak jak powiedziałem, zajęcie nawet wschodniej Ukrainy wcale nie będzie dla Putina jakimś sukcesem. Może on będzie komunikował w Rosji, ale tak naprawdę rozpocznie się okres tak naprawdę okupacji, a to może być chyba jeszcze bardziej krwawe niż te dotychczasowe 12 dni kampanii, którą prowadzi Rosja. No bardzo się cieszę, że zaprosiłem pana generała i że pan generał przyjął zaproszenie, bo właśnie odpowiedział pan na pytanie jednej z naszych komentatorek, pani Olgi, która pytała, jak to jest, jaka droga wiedzie od Putina do czerwonego guzika i czy po drodze nie jest tak właśnie, że ktoś, kto miałby ten guzik atomowy wcisnąć, na przykład obleje się kawą i nie dotrze do pokoju z guzikiem, że będzie sabotował w jakiś sposób te rozkazy. Amerykanie wśród różnych rzeczy, które komunikują, to jeśli dobrze pamiętam, to właśnie z amerykańskiej strony dochodzą takie przecieki czy półprzecieki o tym, jakoby Putin miał podejrzewać, że generał Szojgu chce się zbuntować, przejąć władzę, powstrzymać wojnę. Na ile te pogłoski wyglądają wiarygodnie? Znaczy, pamiętajmy, że Szojgu to nie jest, powiedziałbym, prawdziwy wojskowy, tak? Bo to jest człowiek o backgroundzie cywilnym. On później, kiedy już dostał się do tych elit establishmentu rosyjskiego, kiedy został ministrem, chodzi też w mundurze. Ale co chcę powiedzieć, te 12 dni tej operacji, która jest prowadzona na terenie Ukrainy, jest absolutną porażką armii Federacji Rosyjskiej, bo to operacja, która miała być przeprowadzona w ciągu kilku dni, tak naprawdę zakończyła się, tak jak powiedziałem, klęską. Na początku zniszczono troszeczkę tych obiektów wojskowych przez te uderzenia rakietowe, później te dla Rosji na szczęście katastroficzne, próba opanowania lotniska Gostomel, które było celem działania wojsk aeromobilnych i, jak się mówi, specnazu, który nie uzyskał swojego powodzenia. Jeżeli byśmy przyjęli te komunikaty, a uważam, że nie mamy podstaw, żeby nie sądzić, iż one są zafałszowane odnośnie ilości żołnierzy, którzy polegli już rosyjskich na terenie Ukrainy, ilości sprzętu, to każdy rozsądny wojskowy by naprawdę zreflektował się i nie bił dalej głową w mur, tylko jednak zatrzymałby tą operację. Mówi się o tym w starych podręcznikach, bo w tej chwili to, powiem szczerze, różnie to bywa, tak? Ale jeżeli straty są powyżej 50%, to należy już zacząć, krótko mówiąc, myśleć o tym, żeby zakończyć działania, wycofać się albo zluzować te jednostki, które poniosły tak wysokie straty. No dzisiaj jeszcze może one nie są tak wysokie, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że było zgromadzonych około tych 150-170 tysięcy, ale mimo wszystko i to daje chyba mocny sygnał dla wojskowych rosyjskich, że to nie jest taka łatwa droga, którą sobie pierwotnie zakładali. I taka refleksja, która mogłaby skłaniać wojskowych do tego, żeby zaproponować Putinowi, krótko mówiąc, zatrzymanie tej operacji, bo ona jest zbyt krwawą dla nich, rodzi się w głowach. Nie wiem, czy u samego ministra obrony, ale myślę, że te takie demonstracyjne zachowania Putina, który traktuje nawet to swoje najbliższe otoczenie bardzo protekcjonalnie, to chyba jednak świadczy o tym, że Putin rozważa też to, iż nie wszystkim, powiem tak kolokwialnie, podoba się obecny stan rzeczy i będzie się musiał liczyć z tym, że głos sprzeciwu zaistnieje. Tutaj można się spodziewać tego głosu sprzeciwu z różnych stron. No, Rosja ma taką tradycję, że tam tradycję wielkiej cierpliwości obywateli, ale wiadomo, że przez ostatnie 30 lat niektóre regiony przyzwyczaiły się do myśli, że są daleko od Moskwy i że moskiewskie awantury nie do końca ich dotyczą. Kazimierz Wójcicki, ekspert między innymi od stosunków międzynarodowych, mówił mi dzisiaj, że obserwuje regionalne media rosyjskie i widzi, że gubernatorzy i władze poszczególnych regionów oczywiście w wielkich słowach entuzjastycznych popierają Putina i tak zwaną operację wojenną na Ukrainie, ale potem publikują dość szczegółowe listy poległych z naszego regionu. Więc to może wyglądać, jakby się tam ktoś odrobinę dystansował od tego, co się dzieje. Czy możemy się spodziewać jakichś niespodzianek, na przykład na Syberii, w tych regionach, z których też żołnierze jadą do Ukrainy? Panie redaktorze, nie da się ukryć tego, że poległo 1000 żołnierzy, 2005, a jeżeli jest to prawdą, 11 000. To są rodziny, to są matki, ojcowie, którzy stracili synów, to będą wdowy i myślę, że wszyscy ci, którzy dzisiaj administrują Rosją, nawet na tym Dalekim Wschodzie czy w innych regionach, mają świadomość, że będą musieli się zderzyć z odpowiedzią na to pytanie, co się stało. Nie Putin będzie odpowiadał przed tymi rodzinami. Fakt, że teraz on podjął taką decyzję, że będzie wypłacał odszkodowanie, wycenił życie żołnierza rosyjskiego i rannego żołnierza, ale nastroje społeczne, pamiętajmy, że one zawsze są, że tak powiem, takim barometrem tego, jak się będą zachowywać, krótko mówiąc, ci, którzy w danym terenie, mówiąc kolokwialnie, rządzą. I nie wiem, czy na pewno w każdej sytuacji będzie można wyprowadzić OMON i policję rosyjską przeciwko ludziom, którzy będą się upominali o prawdę, która nie da się ukryć. Dzisiaj nawet wyłączenie internetu, to co planuje Putin, że będą mieli swój własny internet, teraz kilka tysięcy czy nawet kilkadziesiąt tysięcy ekspertów z Huawei chyba tam pracuje nad powyższym, ale te informacje o prawdzie, o Ukrainie będą docierały do Rosjan, a ta prawda jest naprawdę wstrząsająca i szokująca. No tak, ponieważ hakerzy zhakowali już rosyjską telewizję i pokazali milionom Rosjan pokazali to, co się dzieje, bombardowanie ukraińskich miast. Ostatnie pytanie, bo wiem, że pan się śpieszy. Żałuję, że nie możemy dłużej, ale rozumiem. Ostatnie pytanie, jak oceniać te dzisiejsze propozycje rzecznika Pieskowa, który ogłosił, że Rosja wcale nie chce, nie musi najeżdżać całej Ukrainy, może natychmiast przerwać operację wojenną, jak to nazywają Rosjanie, jeśli tylko Ukraina zrezygnuje z kandydowania, z pretendowania, zrezygnuje z dążenia do członkostwa w NATO, wpisze do konstytucji neutralność i uzna aneksję Krymu oraz separatystyczne republiki w Donbasie. Znaczy, te postulaty są tak absurdalne jak te, które były wystosowane przez Putina przed rozmowami z prezydentem Bidenem i przed rozmowami, krótko mówiąc, z Sojuszem Północnoatlantyckim. Tak, już nie chcę tego mocno, że tak powiem, opisywać, no ale przywrócenie stanu, jeżeli chodzi o rozmieszczenie wojsk natowskich sprzed 1997 roku, te deklaracje dotyczące Ukrainy, no to tak naprawdę jest ciąg dalszy właśnie stawiania tych takich warunków, które są, mówiąc tak kolokwialnie, zaporowymi, bo to by świadczyło, że Ukraina wyrzeka się swojej, krótko mówiąc, państwowości w zakresie terytorium, no to co zostało Ukrainie zagwarantowane, kiedy Ukraina tak naprawdę oddawała broń nuklearną, tak? Wtedy wszyscy przy stole jednoznacznie zagwarantowali nienaruszalność granic, tą integralność Ukrainy. Ja dzisiaj, nie to, że uciekając troszkę od pytania, ale powiem w ten sposób, że gdyby Ukraina była dalej państwem, które posiada broń nuklearną, to jestem przekonany, że już dawno byłaby członkiem NATO i członkiem też i Unii Europejskiej. Dzisiaj chyba wielu polityków Zachodu sobie, przepraszam, ale pluje w brodę, że wtedy doprowadzono do takiej sytuacji. Ale mamy rzeczywistość, jaką mamy. Tego typu postulaty czy przedstawianie warunków jest tak naprawdę obrazą w stosunku do i prezydenta Zełenskiego, i Ukrainy jako państwa. Ja nie sądzę, żeby Ukraina się na to zgodziła, a z drugiej strony Zachód powinien zrobić wszystko. I teraz powiem rzecz, która może wydawać się mało prawdopodobną, ale jeżeli by się udało doprowadzić do tego, żeby jednak ta szala tego konfliktu zbrojnego zaczęła się przesuwać na korzyść Ukrainy, to nie wahałbym się rekomendować tego, żeby Ukraina w takim razie zrobiła jeszcze kolejne kroki, czyli żeby odzyskała te separatystyczne republiki Doniecką i Ługańską, a nawet Krym. Tego bym życzył. Panie generale, serdecznie dziękuję za wizytę i za to, co pan powiedział. Ja też uważam, że Ukraina powinna odzyskać całe swoje terytorium i jeśli pan pozwoli, będziemy jeszcze się do pana zgłaszać i zapraszać do programu. No jeżeli te moje tezy nie są zbyt śmiałe, a ktoś ich chce słuchać, to jestem do państwa i pana redaktora dyspozycji. Życzę wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Dobranoc. Dochodzenie prawdy. Dziennikarz śledczy Tomasz Piątek jest nieustannie na tropie. Ujawnia wszystko to, co najgłębiej ukryte. Fakty niewygodne dla władzy i kłamstwa najważniejszych osób w państwie. Jak wygląda dziennikarskie śledztwo? Jak dochodzi się do prawdy? Nie chowamy głowy w piasek. W poniedziałki o 19:00 w Resecie Obywatelskim potężna dawka niewygodnej prawdy.